województwo lubuskie, które powstało ponad 20 lat temu, to województwo, które dzisiaj widać, że bardzo mocno kogo się razi. W raporcie przygotowanym przez Instytut Sobieskiego te mniejsze województwa są pokazane jako województwa, które nie powinny funkcjonować. My musimy przede wszystkim spowodować, żeby tego rodzaju pomysły, żeby tego rodzaju analizy naukowe nie miały oparcia w rzeczywistości. Wiemy, że jest dzisiaj zmiana rządu, za chwilę kolejne wybory samorządowe. W takim okresie bardzo łatwo jest o nieprzemyślane ruchy. Chcemy pokazać siłę województwa lubuskiego. Mnie się bardzo podobało to, co powiedział prezydent Gorzowa, że tam to jest tak jak z tym resetowaniem czy aktualizacją oprogramowania. 25 lat temu zostało jakby zbudowane oprogramowanie pod tytułem województwo lubuskie i ono wymaga ciągłej aktualizacji. I to, co dzisiaj proponują prezydenci, to powiem, że jestem bardzo zaskoczony pozytywnie, bo spodziewałem się, że to będzie taka duża jakby dyskusja polityczna, a dyskusja była bardzo konkretna. Propozycje pana Jacka Wójcickiego były bardzo konkretne. Wystąpienie prezydenta Kubickiego pokazywało zagrożenia, więc myślę, że gdyby wszyscy wyciągnęli wnioski z tego, co tu się działo, czyli inaczej mówiąc, zechcieli z sobą współpracować nad resetem województwa, byłoby bardzo fajnie. Zobaczymy pana na listach do sejmiku w związku z tą inicjatywą. Ja nie wiem, dlaczego zaraz jest tak w polityce, że inicjatywa dotycząca rozmów o ważnych sprawach województwa lubuskiego, bo dzisiaj można było usłyszeć, zapoznać się z tym, że to nie jest jakaś wrzutka, która się pojawiła i która umarła śmiercią naturalną po 2 minutach, tylko poważne instytucje prasowe piszą o nowym pomyśle, czy o badaniach, czy raporcie Instytutu Sobieskiego o tym, że województwo lubuskie potencjalnie mogłoby przestać istnieć. Prezydenci podnoszą alarm. Jesteśmy w okresie takim powyborczym, gdzie ważniejsze są sprawy oczywiście tworzenia nowej koalicji i tak dalej. Natomiast no, ta sprawa uważam wymaga atencji, uwagi, zwrócenia na chociażby taką wrzutkę, jak powiedziałem, tej uwagi, tej atencji. Dlatego to jest na razie propozycja katalogu lubuskich spraw, rozmawiania o tym, co jest ważne, żeby wzmocnić województwo po to, żeby ono, jeśli kiedyś przyjdzie do decydowania o tym, czy ma być województw 16 czy 12, to potrafiło się obronić swoją mocą. Inicjatywa podjęta przez 3 prezydentów jest zupełnie dla mnie niezrozumiała. Jeżeli panowie chcą się bawić w politykę, to myślę, że trzeba wystartować do sejmiku województwa lubuskiego, do Sejmu i tam realizować swoje aspiracje, a jak widzimy, chociażby w naszym mieście jest wiele kwestii, które trzeba rozwiązać, jak chociażby zagrożony wiadukt, który się rozpada, a w mieście niekończące się korki, więc myślę, że trzeba zająć się tymi zadaniami, które przewiduje i nakłada na samorząd szczebla podstawowego ustawa, a potem trochę marzyć i wprowadzać opinię publiczną w błąd. To jest moim zdaniem, tak czuję, taka próba wykorzystania pewnego rodzaju nadużycia i zawłaszczenia sobie ładnej, pięknej historii dotyczącej takiego mitu założycielskiego naszego regionu, kiedy to wszystkie siły polityczne, wszystkie środowiska zdecydowały, że niezależny, samorządny region to jest klucz dla dobrego rozwoju tej części naszego kraju i wtedy udało się porozumieć i dzisiaj próbują się odwoływać do czegoś, do czego moim zdaniem nie mają absolutnie prawa. Tym bardziej, że robią to bez przedstawicieli samorządu województwa, bo nikt z nami na temat tego przedsięwzięcia nie rozmawiał. Nie zgadzamy się z tym, nie będę brał w tym udziału, nie mam kompletnie zaufania do tego i odnoszę się z całkowitą dezaprobatą do tej inicjatywy.